Uno momento, por favor. Tu trzeba dać już napisy, tu trzeba dać wszystko. Naciśnij gdzieś start. Coś tu się dzieje. Wybuchy, eksplozje i wszystko. Co tu się dzieje? Ciekawe, czy Sucker Punch szykuje jakąś żonglę. Infamous 4. O, i 5 nawet. Aktywacja 6 minut temu. Puls 45, oddech 10. Wszystko wygląda dobrze, Cole. Siema, jesteś łysy. Cholera, co się stało? O Boże. Co ty od Janie pawdziłeś, typu? Typu, co ty od Janie pawdziłeś? Ten sam głos pyłka w Hejsu. Ruszaj się. A w sumie faktycznie. Ja muszę zmienić sterowanie. Odwrócić tą gałeczkę. Chwila. Poziom sterowania kamerą normalny. Jeździła go elektryczną, że nie. Co do diabła? Powinien być martwy. Ale kto ty, czy on? To. Sony confirms infamous the deuce new game still happens. Czyli ja coś robię. Rozpowiadałem mi, że na przykład głos Altasa i innych takich przechujów jak z polskim game pod adwokat z M jak miłość. Ciekawostka, ja widzę grę w 30 klatkach, a na Steamie wygląda to tak, jakby, nie wiem, widzielibyście w 25. Znaczy co, na 30 klatek. Widzicie w miarę płynnych 30 klatkach? O ile 30 klatek możemy nazwać płynnymi. I to nie skam. 10 raczej. O, coś zepsułem. Brawo, Wołga, zepsułeś grę. A, chwila. No tak, to jest przecież PAL. Chyba nie powinienem tam skakać. Twitch nie pokazuje 30 klatek, ale to nie jest 30 klatek. No powiedzmy 30, bo wiesz co, ja widzę faktycznie w 30 klatkach G, ale na podglądzie jest tak sobie. A przecież w sumie nie jest czerwony kwadracik, to już wszystko tłumaczyło. Naelektryzowało cię, gościu. Jeśli możesz chodzić, ewakuuj się do Neon przez most. Zachowaj spokój, służby ratownicze są w drodze.
siema, siema. Z 2.30 spadkiem do 15. Nie, nie. A ci typy, a ty typy stoją tak. I don't care. O nie, to terroryści. Uciekaj do mostu, Cole. To terroryści, to jesteś ty typu. Mój Boże! Ale że co tu się stanęło? Przybiegłem. A no to jak w kwadracie chyba częściłem, to wiadomo, z Diop the Unfit. No to jest ten przeklęty czerwony kwadracik, niestety. Aha, tak miał być. Tracąc przytomność, w jakiś sposób słyszałem głosy umierających. Stałeś się Bogiem. Tysiące ludzi zginęło przywalone budynkami lub spłonęło żywcem. Trish straciła siostrę. Omal nie straciła mnie. Zeke ciągle był przy mnie. Był pewien, że się obudzę. A na zewnątrz miasto waliło się w gruzy. Przyszła epidemia. Epidemia. Zamieszki, kradzieże, gwałty. Cywilizacja popełniała samobójstwo. Rząd federalny podjął gównianą próbę powstrzymania zagrożenia biologicznego i odciął wszystkie drogi do miasta. Więc utknęliśmy w tej klatce z psycholami. Na ulicach nie ma glin, zginęli albo boją się gangów kontrolujących miasto. No, zapowiada się całkiem spoko. Było źle, ale wewnątrz, we mnie, coś się zaczynało. Najpierw byłem przerażony. Nie miałem z kim porozmawiać. Żadni eksperci nie mogli udzielić mi rady, ale powoli uczę się nad tym panować. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Infamous! Ja mówię, nawet spoko się zapowiada. Czyli jeszcze do dwóch kijowych gier, które graliśmy już, to zapowiada się całkiem spoko. No i polski dubbing nie jest taki tragiczny, no. Nie jest aż tak tragiczny. To jest zainstalować paczkę z lakiem do włosów i paczkę zapalniczek. Miałeś oglądać telewizję. Ci klaską. Akumulatory znowu zdechły. A nie, jest zielony kwadracik. Jasne. Cieszę się, że się na coś przydam. Musisz naładować wszystkie. Telewizor żre mnóstwo energii. Przytrzymaj L1. I o to chodzi! Dawaj, koleś! Przegapimy wszystkie dobre programy! Ale jakie akumulatory... A, tu są jeszcze akumulatory, dobra. Dobra robota! Ogłupiacz działa! Dziwne. Czuję, jakbym miał więcej mocy. Serio? Spróbuj usmażyć tamte kukły. Wszędzie pęta się mnóstwo czubków. Lepiej przekonajmy się, jakim jesteś pakerem. To ja to chcę za 2 godziny streama. Nie no, to za 2 godziny to raczej skończę. Co mam skończyć? Super! Dawaj, usmaż frajerów! O, paka. Rany, widziałeś to? Ale nisko leciał. Myślałem, że się tu rozwali. Ale ty jesteś gościu, I don't care. O, patrzcie, Cuphead. Hej, to ten telewizyjny naśladowca. Uwielbiam go. Właśnie dostałem informację, że Fedzie zrzuciły paczki z pomocą na Archer Square.
kłamcy z korporacyjnych mediów wmawiają nam, że wszyscy z tego skorzystamy, że więcej pomocy jest w drodze. Łatwo im mówić, to nie oni żyją w piekle. Prawda jest taka, że nas porzucono i nikt nie przyjdzie nam z pomocą. Idźcie na Archer Square i zabierzcie tę żywność, zanim zjawią się żniwiarze. Głos przetrwania bez odbioru. No dobrze. Zrzucił żarcie. Chyba cię pogięło, stary. Myślisz, że te gryzipiórki się nami przejmują? Tylko grają pod publiczkę. Ale i tak masz zamiar obżerać się jak świnia, prawda? Jasne. Zik musi jeść. Idź schodami. Ja skorzystam z windy ekspresowej. Ty to się umiesz zabawić, stary. I o to chodzi. O, jak ty szybko znalazłeś, chłopie. Będę gdzieś po piwo, bo OP będę gdzieś. Zanim pójdziemy na Archer, muszę wziąć nowy rewolwer. Zaczyna się. No, to było niekiepskie. Ale gdy tylko go dotknąłeś, prąd z twoich rąk zapalił proch i bum! Ale miałeś wtedy minę. Cholerstwo omal nie urwało mi ręki. Dlatego nie dotkniesz nowego. Dałem za niego akumulatory domowej roboty. Te, które wybuchają, gdy się ich używa? Kurde, ten gość o tym nie wie. Chodź, powiedział mi, że zostawi giwerę na parkingu. Parę przeszli stąd. Hej, Cole! Wiesz, czego mi brakuje? Pizzy. Marzy mi się wielki kawałek ociekający tłuszczem i z mnóstwem pepperoni. I wypłaty. Fajnie było mieć gruby plik banknotów w kieszeni. Ha, na pewno w takie rzeczy nie byłem w Polsce. Pamiętasz, jak wracaliśmy od Dafiego i musiałem się jedna, udać? Jedna, nie wiem, gdzie ostatnio się, żebym podniósł ręce do góry. Mówisz? Czyli to może być dobre, jak w takim razie. Kazał mi podnieść ręce. Był tak zaskoczony, że udało nam się zwiać. Niezłe jaja. Ta, jaja były, gdy wpadliśmy na ścianę gliniarzy. No mówiłem, że niezłe jaja. Szkoda, że już nigdy coś takiego nam się nie zdarzy. Chyba, że jakiś geniusz wymyśli samochód, który nie wybucha, gdy do niego wsiadam. No, nie mogę. Powiedział, że zostawi go pod samochodem, więc myślałem, że będzie tylko jeden. Nigdy go nie znajdziemy. Podsuń się. Mam pomysł. Nie kiepsko! Kurde, nie wiedziałem, że możesz zrobić coś takiego. Fajna rzecz. Ja też nie. To jakiś impuls. Hej, stary, nie wyglądasz najlepiej. Jestem wyczerpany. Zaczekaj chwilę. Okej, czyli mogę się podładować. Widziałeś to? Stary, jesteś chodzącym akumulatorem. Musisz się naładować po każdym odpaleniu mocy. Czuję, jak płynie przeze mnie prąd. Zupełnie jakbym nie leczył. Chodźmy na Archer Square, zanim ktoś zwinie wszystkie browary. Cole, jesteś tam? Całkiem spoko się zapowiada. Słyszałeś, że rzucili żarcie? Tak, idę tam z Zikiem. Jak się czujesz? Chyba dobrze. Wszędzie pełno mocy. Dawniej mogłem ledwie zapalić żarówkę, a teraz zeskakuję z budynków i palę złom na dachu Zikiego. Skoczyłeś z budynku? Odebrało ci rozum? Spoko, nic mi nie jest. Spoko, nic mi nie jest. Po tym, co stało się Emi, nie zniosłabym. Wiem. Do zobaczenia na Archer Square. Kocham cię. O, ja ciebie też. O, jakie słodziaczki. A i tak pewnie będziemy grać tym złem. Będziemy wszystkich mordować. Bo wiem, że to jest taki... Znaczy no, z tego co pamiętam, jak zacząłem grać, to był tu taki tutaj system moralności, żeby grać dobrym i złym. Wybory moralne, etc. To będziemy grać tylko i wyłącznie tym złym. Nie patrzyłam do końca. Mi się jakoś ciężko grało w Infamous, ale ukończyłem. Mi się ciężko grało w Dante's Inferno. O, rany! Zak-
zaklinowało się. Jeździłem go chyba miesiąc łącznie. Przykro mi to mówić, ale to widzisz, co my go przejdziemy do końca listopada. Wejdź tam i zrzuć ten szajs. Spider-Man, Spider-Man, cause I am a Spider-Man. Wow! Proszę, żalcie, dla każdego. Cholera, za późno. A skoro mowa o Spider-Manie? Spider-Manie, to kupuję jeszcze go, co wychodzi w 2000 roku na PlayStation 4? Prawdopodobnie tak. Przed wybuchem, z tego, co widziałem na E3, na konferencji Sony, konferencji, która zresztą była rozczarowująca, no całkiem spoko ten Spider wygląda. Dziś to się kupię, na pewno nie na premierę. Jego myślę, że ci się nie napiemy, nie mielę. O, remember, no pre-orders. Wiesz, że nie wiesz, naciśnij pogonię skoku. Ło, jak ich wygięło. Kurde, ja nie dam rady. To był ostatni. Czas na wyżerkę. Szamej, to nie będzie Origin Story, tylko jakiś doświadczony Spider-Man. No. Dla naszej trójki wystarczy na wiele tygodni, może na dłużej. Założę się, że jeśli usmażę parę osób z tego tłumu, reszta ucieknie. Żarcie będzie nasze, ale niektórzy z nich umrą z głodu. Dobra, podzielimy się tym żarciem. Dla każdego starszy. Otworzyłem jedną. Jedzmy. Tu pociąg to strażnik. Ale ja nie chcę być złym, ale też... Znaczy no, ja nie chcę być dobrym, ale też nie chcę być złym. Ja chcę, wiecie, być tak jak w tych systemach... Jezu, tak się nazywa, Dungeons and Dragons, tak się nazywa. W tym systemie chciałbym być jakim pozytywnym złym. Wiecie, jak mamy taki chaotyczny dobry, chaotyczny zły, neutralny i tak dalej, to jest tam taki pozytywny zły, o. Nie pamiętam, jakie to były... Cieszę się, że ściągnąłeś tę żywność. Ci biedni ludzie głodują. Robię, co mogę. Ktoś musiał im pomóc. Ci debile zrzucili nam śliwki w puszkach. Kto chciałby jeść to gówno? Spójrzcie na to, mieszkańcy Empire City. Film, który widzicie, został nakręcony przez kamerę bezpieczeństwa Mepiteru. Jesteś tam dużym ekranie. Zniszczył nasze miasto i nasze życie. Zginął ktoś z waszej rodziny. Teraz wiecie, kto za to odpowiada. Jeżeli coś o nim wiecie, dajcie mi znać. Musimy powiadomić wszystkich o tym terroryście. Kimkolwiek jest, zapłaci za to, co zrobił. To ja? Ja byłem złym typem? Nazwano no, was kiedyś się... terrorystami. Z tego dnia pamiętam tylko, że szedłem do pracy, a potem uciekałem, by ratować życie. Ale to nagranie. Skąd miałem tę paczkę i dlaczego dostarczyłem bombę? I co ważniejsze, komu? Skutki widać wszędzie. Czyli byłeś gościu kurierem. Cokolwiek było między mną a Trish,
przepadło. Nic nie powiedziała, nie okazała emocji, nic. Po prostu odeszła. Ale gość tej wizji ma już ludzie zaczęli mnie rozpoznawać, robiło się nieciekawie. Nawet Zeke krzywo na mnie patrzył. Szybko zaplanowaliśmy spotkanie na moście Stamford Bridge. Spróbujemy wydostać się z miasta. Mam nadzieję, że się zjawi, bo w tej chwili mam niewielu przyjaciół. No to w sumie możemy na easy zabijać wszystkich. Pierwszy zadanie. Twoje działania uczynili cię bardziej bohaterskim. Jej, uczynili mnie bardziej bohaterskim. Chwila. Co, chcesz się bić? Przez ciebie mogła zginąć. Cholera, dałem wam jedzenie. Wszystko zostawcie mnie w spokoju. Twoja wina. Mały akumulatorek nie da sobie rady z całym tłumem. No co? Chodźcie się bić, kurde. No i mnie zabili. Obywatele mnie zabili. Dobra, mam Despedosa. Słuchaj, stary. Jestem blisko mocu. Wszyscy cię tu nienawidzą, więc musimy szybko zwijać się z miasta. Do zobaczenia. Dobra. Bla, bla, bla. Aha, dobra, tak mogę sobie zoomować. Tu mamy taki terenik, tu mamy kolejny terenik. Tu gdzie mam iść? Zobaczenia na miejscu. Izik, dzięki, że mnie osłaniałeś. Nie ma sprawy. Nie chcę zrobić czegoś, co cię wkurzy. Nara. Już kurde uważa mnie za złego. Czy dobrze uważa? Hello, darkness, my old... O, myślałem, że to... Hej. Jestem bateryjką. Dobra, mam dysprotezę, mogę grać w popę. Dead. Super Hero Landing! Jestem bateryjką! Aha, bije cywila. Ha. Gwiezdne wojny. Ale co gwiezdne wojny, Alki? Mogę jakoś sprintować, nie wiem, coś. O! Hello, my friend! Ty, gdzie ty spierdzielasz, chłopie? Ja cię zabiję. Pa. Spoko, nic się nie dzieje, kolego. Właśnie, widzę, że na szkole, ja myślałem, że ten Old Republic tak wygląda. Haha, strzelasz piorunami. O, a propos piorunów, właśnie, piorunami strzelali tylko Sici. Co coś znaczy, muszę być tym złym w takim razie. No nie ma wyboru. Patrzcie, jaki realizm. Zabrałem energię z tego i to się przestało ruszać. O nie.
Aha. Co, chcecie się bić? Co, ja jestem zły? Ja, no, no jestem. Ucieczka. Potrzebuję misji. No 6. Most Stampton? To najszybsza droga z miasta. Oczywiście, jeśli uda ci się ominąć tych drabów z pałkami. Tak czy siak wynosimy się stąd. Za mną. No, wyjadą. Ty. Kolego, wstawaj. Idziemy. A, nie to nie. Samochód go potrącił i co? I nie idzie dalej? Znajdujecie się na terenie zastrzeżonym. Może zostać użyta wobec was śmiercionośna siła. Wracajcie do... Śmiercionośna siła? Ja bym całkiem ładnie wyglądał. Może zachęcić się do przejścia dwójki i tego najnowszego. Nie no, wiesz co, jak na razie całkiem przyjemnie mi się gra. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy ominąć tych gliniarzy. Na pewno wywołam zamieszki, jeśli usmażę paru strażników, strzelając do nich z tłumu. Dzięki temu Zik i ja będziemy bezpieczni. Oczywiście wielu ludzi dostanie przez to niezły wycisk. Nie zniosę tego. Zatrzymamy proszę pojedynkę lub strzelę do nich z tłumu. Proszę, nie chcę umierać. Nie jestem zwierzęciem. Złakałem, a nie wyleję twoją dymy. Ahaha, no i co z tego? Zmiana kalmy. Jestem bandytą. Oj tam, oj tam. Mam czerwone pioruny, kurde. Ja, znoj. Teraz to jestem prawdziwym sitem. Moim zdaniem wygląda okropnie, ale to 2009 rok. No, bo to jest 2009 rok. Te barykady będą dobrą osłoną. Kurde, jak pierdolony Jedi, no. Au. Uff, zostałem w pierdzie i to mocny. Pomylało. Infamous 2 wygląda 50 razy lepiej graficznie. No i dobrze, ja na to liczę. Hej, stary! Opuść się z tego kontenera i strzelaj do nich! Będziesz trudniejszym celem! Śmiercionośna siła. Hello my friend. O kurde, au, au.
Ja bym no nie lekceważył śmiercionośnej siły. O. Śmiercionośna siła. Uważajcie na śmiercionośną siłę. Go wybiła, tutaj go wybiła. Bang! Ui, leć! Leć, ptaszku! Dobra, dajcie mi trochę elektryczności, tu jest. Idziemy tam. O, szlak. Za bramą była ściana drutu kolczastego i karabinów maszynowych. Zeke wyrwał do przodu, rozbił bramę jednostki dekontaminacyjnej, potem pognał do portu. Federalni zaczęli do wszystkich strzelać, a ja ruszyłem. Nie sądziłem, że mogę być tak szybki. Zawołano mnie po imieniu. Agentka FBI, moja. Widziała mnie na filmie z epicentrum i zjawiła się tu, żeby czekać, domyślając się, że spróbuję uciec. Powiedziała, że przed wybuchem jej mąż, John, miał przeniknąć do synów pierworodnych. Do kto? Kogo? Tajemniczej grupy pracującej nad projektem Kula Promieni. Kula Promieni. Urządzenie to miało wysysać energię neuroelektryczną z grupy ludzi i przekazywać ją jednej osobie. W noc wybuchu straciła kontakt z Johnem. Choć miała tyle powiązań, moja zaczęła tracić nadzieję. Ale znalazła mnie. Uwierzyła, że może mi zaufać i złożyła mi propozycję. Wrócę do miasta. Znajdę Johna i kulę promieni. A ona wydostanie mnie poza teren kwarantanny i oczyści mojej... Ta kula promieni to jakaś bzdura, ale może nie powinienem niczego wykluczać, skoro jestem człowiekiem gniazdkiem. No dobrze. Z powodu zamieszek to jest jedyna droga do miasta. Biorąc pod uwagę nasz nowy układ, pozwoliłam sobie sklonować częstotliwość twojego telefonu. Namierzyłam twój nadajnik GPS i słyszę wszystko, co mówisz. Bombowo. Ja, dosłownie bombowo. A, czyli mogłem w ten sposób iść, no cóż. Ja jestem złym typem. Explosion. Czas na śmiercionośną siłę. Tu jest jakiś taki... Nie ma opuszczacza tutaj. A co to jest? Myślałem, że mogę to naładować. W końcu jestem człowiekiem bateryjką. Wow! Zwłoki na wodzie. Ułamki z wybuchu to silnie naładowane kawałki ziemi rozrzucone przez eksplozję kuli promienia. Dwie, aby zdobyć rdzenie baterii, myślę, że...
Cole, spadło ciśnienie wody w głównym przewodzie pod mostem. Co się tam dzieje? Żniwiarze rozwalili jakieś rury. Ciekawe. Ciekawe. Może czegoś się dowiem. Może czegoś się dowiem. Do miasta. Jezus. Nie wiem, kto... Nie mam pojęcia, kto miał tą kobietę, ale no... Widać, że nigdy nie ma doświadczenia z dubbingiem. Ten aktor od kolano to jeszcze, no ale... Kurde, ta kobieta, no bez jaj. Nie zapomnij, kto cię trzyma na smyczy, Cole. Nie znajdź ona. Jeśli nie wykinasz, albo zrobisz coś głupiego, wrzucę cię do tak głębokiej dziury, że nie będziesz wiedział, gdzie jest góra. Rozumiem. Ja pierdzie, kobieta, nie, no bez jaj. Ale posłuchajcie jej, no. To jest najgorszy dubbing, jaki w życiu słyszałem. Nie zapomnij, kto trzyma cię na smyczy, Cole. Ja pierdzielę, bez jaj. Ale jeśli mnie wykiwasz, albo zrobisz coś głupiego, wrzucę cię do tak głębokiej dziury, że nie będziesz wiedział, gdzie jest góra. Rozumiemy się? Tak, rozumiemy się. Upadłeś do dokonania w czasie ostatniej misji, zostałeś przeniesiony na średni poziom trudności. Do momencie możesz to zmienić, nie prawda? O kurde, na średnim poziomie gram, to jestem mistrzem. Do tak głębokiej dziury. Dobrze cię widzieć, stary. Uczyszka, twoje działania uczyniły cię gorszym. Uuu, szuczki. Nieźle się spisałeś przy bramie, niszczycielu. Cholera, bez problemu przeżyłem upadek, ale powrót na brzeg, cóż, powiedzmy, że nie jestem Michaelem Phelpsem. Mało powiedziane. Hej, wyluzuj piorunochronu. Kto wielki, kto wie. Jak ci się udało przeżyć? Kule świstały dookoła. Myślałem, że już po tobie. Chodźmy do domu, opowiem ci po drodze. Infamous i czerwony znaczek. Widać, że no coś jest na rzeczy. Jest to też tym złym. Elektryczną. Wiedziałem! Wszystko, co mówiłem, jest prawdą. Rząd współpracuje z tajną organizacją. Kula promieni, cholera. To wszystko ma sens. Spokojnie, zrobisz sobie krzywdę. Kula promieni daje moc każdemu, kto ją kontroluje. Musisz ją tu przynieść. Jasne, przyda mi się partner. Ach, do diabła z tym! Zig Jedediah Dunbar jest panem własnego losu. Masz na drugie Jedediah? Tak, po dziadku. Był silny jak kogoś jego wzrostu. Ach, nie wiem skąd wzięło się imię Zig, ale na pewno... Musisz się zdrzemnąć i wykąpać. Mam coś do załatwienia. Co masz, czypu, do załatwienia? Mam dla ciebie kilka tropów. Mam nadzieję, że Jezus, za kim dubbing jest. Zadzwoń, gdy będziesz na miejscu. Ej, mogę zmienić? No, poziom trudności, wyświetlacz... Matowy? No dobra, dobra. Błyskawica, fala uderzenia. Aha, czyli mam takie różne rzeczy. Takie różne rzeczy mam. Wykąpać na dachu i on to nazywa domem. Błyskawica, ten odrzuca, nie sprawdził szały w głowę pod władami elektrycznymi przeszkodowymi. Spoko. Uuu. Sadystyczne udążenie.
kurde. Tutaj bycie złym to się będzie opłacało i to ostro. Ultramagnetyzm. Czyli trafienie falom drżenia będą przez jakiś czas nosić się w powietrzu. Lul. Zwiększa siłę fali, zwiększa zasięg. Ludzie trafieni falą drżenia zostają dodatkowo porażeni prądem. Uuu. Nice. Grom. Zwiększa pole rażenia. Redukcja obrażeń, zwiększa obrażenia zdane, to też spoko. Zwiększa obrażenia, no kurde, jest tu armor, jest tu damage, no czego chcieć więcej? Zwiększa obrażenia, pobieranie. Spoko, prawda? No spoko umiejętności. Dobra, co my tu mamy? Mamy, uwaga, są wszystko misje fabularne? Tak, wszystko misje fabularne. Kurde, nie liniowość. Dobra, co teraz? Zajebiste, najlepsze. Skanowanie radarem pozwala wyszukać źródło energii i te odłamki. Muszę poznać ich źródło i cel. No. Więc czego mam szukać? Nie jestem pewna, chyba jakiegoś nadajnika. Jezu, ten dubbing jest fatalny. Jezu, kobitu. Mogę zmienić na angielski. Jeszcze kola da się przeżyć, bo on nawet, kurde, dub... Jakoś to, ten aktor głosowy daje jadę, ale... Ja cięż jej dzielę, no. Ta kobita to jest dramat. Znalazłem. Zdaje się, że to przenośny napęd audio podłączony do anteny satelitarnej. Sprawdź, czy możesz podsłuchać go telefonem. No. Uczymy się znajdźki znajdować. Super. To chyba same zakłócenia. To zaszyfrowana wiadomość, ale nie mogę jej złamać. Sprawdź, czy w pobliżu nie ma jeszcze jednego nadajnika. Stary kaźnik, dobra. A już wiemy gdzie. Superhero Landing. A, widywałeś dużo gorsze rzeczy. Tak, gość skoczył z budynka. Co to jest, kurde? Skoczyć z budynku. Zrobić. O, tu gdzieś jest, tu jest. Ajajaj. Lego. To jest to nie. Gdzie to jest? Gdzie wy to widzicie? Gdzieś tu. Okej. Znalazłem. Słyszysz? To samo co wcześniej. Przepuszczam te sygnały to... przez program deszyfrujący. Jezu, ten dubbing to jest takie zło. Potrzebna mi jeszcze jedna próbka. Może znajdziesz więcej tych plików. A.
Hello my friend. Hello my friend. Znalazłem. O, toj. Miło. Tam takie idealne pociski, lecz są... No i co wam po tych tarczach, koledzy? Hello my friend, poleciał! Haha! Leć! Ała, kolega, czystek, no. Ja muszę się podładować. Trzy razy się ze śmiechu popłakałem. No jak pilnujesz dachy 23 na H7, to i przydadzą się rzeczy. A za chwilę, w sumie obejrzymy Demciu to za chwilkę na scenie. Bo czemu nie? No i kibelka już nie ma na dachu. Wywaliło go do Szwecji. To ostatni. Daj mi chwilę. Powinno wystarczyć. Wrzucam algorytm deszyfrujący na twój telefon. Powinien umożliwić ci wysłuchanie komunikatów. Nie udało mi się powstrzymać Kesslera od zdetonowania kuli promieni. Cholerstwo wysadziło 5-6 przecznic, zabijając Bóg wie ilu ludzi. Znalazłem kulę promieni w leju obok jakiegoś dzieciaka. Nie wiem, czy był martwy. Nie miałem czasu sprawdzić. Spróbuję gdzieś się ukryć. Na ICT tyle SIMA 18 plus. Proszę o natychmiastową ewakuację. Musicie mnie stąd dostać, zanim znajdzie mnie Kessler. Rozumiesz coś z tego? Nie mogę w to uwierzyć. To John. Chyba wykorzystuje skrzynki kontaktowe do porozumiewania się z opiekunami. Powiedz to po ludzku. To znaczy, że jest ich więcej w całym mieście. Musisz znaleźć jak najwięcej z nich. Może dowiemy się, gdzie zabrał kulę promieni. Znajdę Johna i kulę promieni. I będę wolny, tak? Wiem, jaką mamy umowę, Cole. Tylko się upewniam. No dobra. Super Hero Landing! Albo Badass Landing. Jestem bliżej, doszedłem do tego po lewo. Jestem chodzącą baterijką. Siła. Co? Macie jakiś problem? Co za typy? Hello my friend. Dobra, dajcie mi jakieś wybory moralne. Chcę być tym złym i to ostro takim złym. Żeby się wszyscy nie bali i uciekali, gdy zobaczą mnie. Drodze. Właśnie skontaktował się ze mną. Jezu, ten dubbing jest tak beznadziejny. Żniwiarze zajęli klinikę. Potrzebuję twojej pomocy. Nie rozwiążę wszystkich problemów świata, moja. Może nie, ale jeśli mu pomożesz, może ci się odwdzięczy. Aha, czyli po prostu się teraz uczymy robić misje poboczne. Super. Tu ich i tak pewnie nie będę robił. No kto do mnie strzela? Ty do mnie strzelasz. No, już nie strzelaj do mnie. Karabin elektryczny. Że wciąż napadają na moją klinikę. Możesz się nimi zająć?
O nie, zaczęli ludzie. O kurde, zaszczepię. Dlaczego nie karkają jakieś zwierzęta? Jak zwierzęta, jak zwierzęta, jak zwierzęta. Aha, dobra. Tu są. No i dostał skopa. Uuu, tu można przejmować te tereny. O, jak fajnie. Zawsze uwielbiałem tereny przejmować. W GTA Sanders to była jedna z moich ulubionych rzeczy. Przejmowanie dzielnic. Takie coś to z chęcią będę robił. Twoje działania uczyniły cię trochę gorszym. No co zrobić, no? No, au, nie biel, nie strzelaj, kurde, to boli. O, tam był odłamek już. Gdzie był odłamek? Nie widziałem. No kurde, kto strzela? Chwila, chyba. Są faktycznie odłamki. No ale po co mi te odłamki w zasadzie? Ten niewielki niebieski punkt, no faktycznie zauważyłem, że to są odłamki, no ale po co mi te odłamki? Doprawdy warto je złabić, no dobra. A coś się dostaje za te odłamki? Zbierzesz jeszcze odłamki i co, dostanę bonus? Ja tutaj widzę jakiś odłamek, jeszcze on to wręcz obok. Jeszcze dwa odłamki, tych odłamków jest dużo za dużo. Kurde, wszędzie te odłamki znajdę. Zmniejszałem ilość magazynowanej energii. Uuu, to fajna rzecz. Jeszcze jeden. Tu gdzieś widziałem. Found ya. Te faktycznie zwiększają. Trzeba będzie szukać tego. Że będę zbierał. Dzięki Mestus za info. Takie info to ja szanuję. O rany, jeszcze 15 muszę znaleźć. Ale to znaczy, że tego jest dużo za dużo. O Jezu, jest tam wysoko, to mi się nawet tam nie chce spinać. Ale nie, tu są aż 3. A to kurde, dobra. To się może w takim razie wlezę tam. Dobra, tu jest jeden, tu jest drugi. Co tu chrzebota? A, tutaj jest taki typ. Taki śmieszek.
Dlaczego oni szczebiotają jak zwierzęta jakieś? No jak zwierzęta. No i punkty doświadczenia za free. No to może faktycznie będę to zbierał. Ale no wiesz, no punkty, 5 punktów na przykład doświadczenia to... Co to w sumie jest? Tak? Super badass landing. I skopa. I skopa. Nikt ze mną się nie będzie pierdzielił. Ponad 300, jeżeli dobrze pamiętam. O kurde, spoja. To powiedział, ty to powiedziałeś? Nikt nie będzie mnie obrażał. No, 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 gdzie, gdzie, gdzie? Mam ci pomóc? No, gdzie się ten ułamek? Chyba wyżej. Aha. Bye bye. Przejdę naokoło. Jak community, które ma 10 osób, dzieli się na gagi, to jest źle. Krwawy szlak. Co teraz? Ale w tyle masz hajsu. Jezu, jak ten są bogaci. Wczoraj wieczorem. Jest dla mnie bardzo ważny, więc musisz go znaleźć. Ostatnio widziano go w alejce po drugiej stronie ulicy od miejsca, w którym jesteś. Nie podobają mi się te kule. Ty też mi się nie podobasz. A, idź sobie. Jesteś tak żałosny, ci dam, ja dam. Dam żyć. To tylko kilka miesięcy streamów. Bardzo dobrze, lecimy na pad. Nie ma tu twojego człowieka, moja. Tylko martwa kobieta. Kobieta? To nie ma sensu. Zaczekaj chwilę. O, zmysł Wiedźmina. Że nie wierzę! Nie! Zostawcie mojego męża w spokoju! Dokąd go zabieracie? Brando! Co się stało? Co się stało? Miałem wizję. Żniwiarze porwali Brandona. To jest jego żona, Linnei. Czy też raz myślał dzisiaj? Widzę echo kogoś uciekającego. Idź za nim. Musimy dowiedzieć się, co się stało. Boże, no wiem, demon. Ten dubbing to jest takie zło. No ale niestety nie można zmienić. Nie wiem, jak długo byłem przywiązany do tego krzesła, przynajmniej kilka godzin. Wreszcie ściągnięto worek i zobaczyłem, że przede mną stoi jakiś nieokrzesaniec. Musiał mieć ponad 2 metry i ważyć ze 150 kilo. Powiedział, że mnie pobije, a jeśli zechce, żeby przestał, muszę przekazać mu to mentalnie, moim umysłem. Potem przyłożył mi w twarz.
Dobra, gdzie jest ten? O, tu jest ta zjawa. Chodź, gościu. W ogóle grę wyciszyć i będzie lepiej. No ale jakiś tam dźwięk wypadałoby mieć, no. Siuby gang. To siłki czy siły? Gang sebów. Młotkersi ten gang. Cholera. No i co? Co? Myślisz, że jesteś taki kozak? Co? To pójdź zapętlony Thomas Tank Engine. O kurde, to by była taka schiza, że daj spokój, chopie. Boko, ile już tych desperadusów wypiłeś? No przyznaj się, mówiłeś, że już wypiłeś swoje. Ktoś się jeszcze rusza? Nienawidzimy cię! Tam powiem. No wszyscy. Leksem szut i fioletowy. Puścił sobie... Odbierz ten cholerny telefon! Co jest? Federalni, od co? Obserwują każdy nasz ruch! Widziałem jednego na dachu. Opierał się o ścianę i jadł świeże jabłko. Powiedz mi, skąd je wziął? Nie wiem, Zeke, ale jeśli chcemy się stąd wydostać, to tylko w ten sposób. Dając im jabłko? Stary, nie wygłupia się. Będą cię wykorzystywać, dopóki będziesz im potrzebny. A potem, bum, znikniesz. Permanentnie. Zdaje się, że te spiskowe teorie wyżarły ci mózg. Nie zabijaj posłańca, brachu! Mówię ci jak jest. Uważaj na siebie. To chyba nie był dobry pomysł, tak wysysać elektrownię. I to możesz bez permita, boko. To mnie relaksuje. Dlaczego oni tak szeleszczą jak jakieś takie stworzonka? Czy naokoło potwierdzone jest, że przy taki szmach człowiek się lepiej skupia? No gdzieś o tym czytałem. W internecie. A wszyscy wiemy, jak to jest wiedzą z internetu. No, już się nie rusza. Zaraz my chodzi, bo to ćpunka. I już pretensje do nakupców, którzy tak mówili, nie do mnie. A po chwili stali z jakimiś kosami. A co to jest? Ewok jakiś, czy co? Co się stało do diabła? Cały neon zgasł. To dlatego, że jeden z tych popaprańców wysadził całą podstację. Rany. Czuję się, jakbym miał mózg w imadle. Zdaje się, że twoje ciało reaguje na brak prądu. Musisz wziąć się w garść i znaleźć Kareya.
Jeśli nie przywrócimy zasilania, nie da się powstrzymać żniwiarzy. Do włazu wszedł na dół. Dobra, to lecimy tam. Czego dźwięki określają kolorami? Echo prowadzi do kanałów. Sztywiarze potrzebowali pomocy Karla przy wyłączeniu podziemnego transformatora liniowego. Znajdź transformator. To jest zaskakujące, dlaczego? Jeśli przerwali odwód. Znaczy rozumiem, światło niebieskie, światło zielone. Zdaje się, że tego szukam. To błękit Narda czy Turnbulla? Zumysi z pustyni Juto. Jakąś tą umiejętność opanowałem. Jo. Jasne. Pomocy! Dziękuję. Hej, Janet, jesteś tam? Otwórz bramę, ten koleś jest w porządku. Tak was zabiję. Musisz powstrzymać żniwiarzy. Biegają wszędzie z jakimś elektrykiem. Zabijają każdego, kogo spotykają. Zrobię z ciebie. Włączyłem transformator. Co teraz? Włącz podstację dystrybucyjną, zasilając zamontowany z przodu regulator napięcia. To powinno przywrócić zasilanie. Jestem lekarzem, wstawać! To nie wygląda najgorzej. O nie, jestem teraz dobrym! Jestem teraz niebieski! Dawaj mi swoje życie! Ojej! Ojej! Taken! Super. Ale jak wiemy, to jest. Tak, nie będę czekał z zapartym tchem. Trzymaj się. Trzeba cię wyssać. Kiedy będę znowu zły? Ja chcę być zły, no. Czy masz jakieś problemy, by znaleźć drogę? Od 4 lat zajmuję się poznawaniem miasta. Złaziłem je całe, więc kanały znam jak własną kieszeń. Prawie tyle z pomocą DZZZ na chacie. No, w końcu jestem zły. Dziękuję. Co tutaj robisz?
Widzieli cię? Muszę włączyć podstację. Oszalałeś? Żniwiarze zabiją moją żonę. Nikt nie może tu wejść. Te animacje. Otwórz drzwi. Spieprzaj! Zablokowałem to. Nikt tu nie wejdzie ani nie wyjdzie, póki ona nie będzie bezpieczna. Biedak, wciąż myśli, że ochrania Linę. Co nie zmienia faktu, że muszę się tam dostać. Mogę go usmażyć i w ten sposób otworzyć drzwi. I to bym podpowiadał. Albo powiedzieć mu, że jego żona nie żyje. I przekonać się, czy wtedy się podda. No cóż, pa, kolego. No co zrobić? Właśnie nie możliwe mieć hajsu na wersji free to play. No. Ta poświata w kanałach fajnie wygląda. Dajcie mi mocy, ile mam... O kurde, ile mam tych... tego wszystkiego. Fala przyciągnięta to nie dla mnie, łuk elektryczny. Aha, 5 misji pobocznych muszę. Fajne. No to przecież już mam. A, zwiększa pole jarzenia, dobra. Redukcja obrażeń, to się przyda, walka wręcz. Zwiększa szybkość. Leczenie. No to już wszystko jest nauczony. Także dostałem mi redukcję obrażeń, armor. Także mam jeszcze tylko 2600 potrzebuję i będę miał armora na maksie. Chyba zacząć od Almora. Almor najważniejszy. Almor najważniejszy. Chyba, że twoje działania czyni cię trochę gorszym. Trochę. Chcę być bardzo zły. To być najgorszy z najgorszy. Wydaje się, że zasilanie działa w całym North Beach, ale wyłączone są jeszcze 3 podstacje. Zaznaczę je na twoim GPS-ie, gdy tylko je znajdę. Tyle zadań pobocznych, tyle zadań pobocznych, no i po co? Znalazłem ułamek. No. Co my tu jeszcze? O kurde, ile zadaniów pobocznych. Biedna robota. Spacer z psami. Tu są... Nie wiem. Są kliniki medyczne. Przekaźniki satelitarne. I mogę poprzejmować te wszystkie, co? Dobra, i nie chcę mi się tego przejmować. Wejdź tam, kolego. Widzicie to, mieszkańcy Empire City? To terrorysta strzelający prądem z rąk. Wysadził całe miasto, a teraz usmaży każdego, kto stanie mu na drodze. To nie jest mistyfikacja. Gość istnieje naprawdę, więc trzymajcie się od niego z daleka. Dzięki. No cóż. Jak chcecie mieć złego człowieka, to będziecie mieć złego człowieka. Czerwone chyba czynią ci jeszcze gorszym, zielone odwrotnie. No ja chcę być czerwonym, haha.
Leć, leć! Mwahaha. Mistyfikacja, taka sytuacja. Dobry PR to podstawa. Dokładnie. Żegnaj, trzymaj się, Sus. Hej, moja, jestem na miejscu. W pobliżu powinien być przekaźnik komórkowy. Znajdź go i naładuj. Boisz się, że ci zwieje? Bez tego przekaźnika stracę cię z oczu. Nie mogę na to pozwolić. O, cholera. Obraz mi się rozmywa. Za dużo tu znajdźków. Teraz musisz przywrócić zasilanie w tej części neonu. GPS pokaże ci drogę. Ale uważaj, w okolicy jest mnóstwo żniwiarzy. Ci goście mnie zarżną. Ledwie widzę na oczy. Wyczerpało mnie doładowanie przekaźnika. Trzymaj się wysokości i unikaj ich. Jeśli dojdzie do walki, poszukaj generatorów awaryjnych. Pewnie są jakieś na dachach. Przez ciebie zginę. Zadzwoń, gdy będziesz w kanałach. Spider-Man, Spider-Man. Dobra, idziemy dalej, trzeba jeszcze złe rzeczy po... O, ułamek, ułamek. Odłamki to fajna rzecz w ogóle. Skąd oni wyczesnęli tam wieżyczkę? Jak w ogóle, jak oni wyjechali tą ciężarówką na te tory? To jest ciekawe. Jest moje pytanie. Gość wziął i zniknął. Wziął i wyparował. Ale w sumie jak to jak myślę, no to tak ja nie wyglądasz tak brzydko jak na swój rok. Bo jakby nie patrzeć, GTA 4, które zostało wydane mniej więcej w tym samym okresie, wyglądało niemal identycznie. Żal, smutek, ból do pydzi, przynajmniej chcę utopić. Chyba dobrze. A jutro, czyli w nocy, gramy mecze w Quake Life. To znaczy ważne i ważniejsze. Chciałem zrobić taki super hero landing, ale źle coś kliknąłem. No dobra, co zrobić?
Mam na genie, jak jestem pijany w Quick Level, ale nie, to nie jest dobrze. No, to jest to źle. Tak się niszczy wieżyczki. Jeszcze 3 odłamki. To jest kolejny odłamek. Kurde, ile tych odłamków. Te odłamki są wszędzie. One są wszędzie. Jak ja w grach tego typu nie znoszę pierdolonych elementów, 5 banki na u ciebie? No bo jeszcze czerwony kwadracik, no. I za to nie poradzimy, że czerwony kwadracik ciągle jest. Jej, odłamki zebrałem i więcej energii mam. Jej. No i buferowanie tyle mi jest oglądania. Może chcę spróbować ten stream. Jest to chyba tak zrobię. I chyba tak zrobię.